Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem wam opowiedzieć kilka słów na temat napromieniowania osób. Będę mówił o napromieniowaniu elektromagnetycznym, jak również od żył wodnych, bo te tematy właśnie zabezpiecza mój promiennik Aronit i te promieniowania, znaczy się, które wychodzą od urządzeń elektronicznych, jak również promieniowanie geopatyczne, które wychodzi od cieków wodnych, to właśnie Aronit zabezpiecza ten rodzaj promieniowań. I chciałem omówić, jak to wygląda w naszym społeczeństwie, żebyście Państwo mieli obraz, jak to naprawdę wygląda, jeżeli jedziemy w tramwaju czy w autobusie. Jest przy nas osoba, która jest napromieniowana negatywną energią pochodzącą od komputerów, od pulpitów elektronicznych, od obiektów związanych z elektroniką. Także radiacja takiej osoby negatywna wynosi, według badań, któreśmy dokonali na Harmonii Kosmosu z moim ojcem, mniej więcej jakieś 4 metry ekspansji promieniowania negatywnego mają osoby, 4 do 5 metrów, nawet 3 metry. Niektóre osoby są tak napromieniowane, że nawet 6 metrów jest ta ekspansja tego negatywnego promieniowania. Także tylko uświadamiam Państwa, można sobie tylko wyobrazić, jeżeli taka napromieniowana negatywnym promieniowaniem osoba wkracza do autobusu, czy do pociągu, czy wkracza ewentualnie do metra, czy do jakiegokolwiek środka lokomocji publicznej, czy to jest autobus, czy to jest jakiś pociąg, to wówczas osoba, która jest wrażliwa, osoba, która jest na wyższych wibracjach, jest na czystych wibracjach, to od razu czuje obniżenie się automatycznie jej wibracji. Czy dana kobieta, czy dany mężczyzna, który jest czuły, który ma dobre wibracje, który ma pozytywne wibracje i wchodzi inny mężczyzna lub kobieta do metra i ma negatywne wibracje i po prostu, jak to się mówi, ekspanduje, robi ekspansję swojej wibracji w danym pomieszczeniu, w danym środku lokomocji, czy to jest tramwaj, czy to jest autobus, czy to jest samolot. I po prostu nas, osoby, które zdrowe, które jesteśmy w otoczeniu osoby napromieniowanej, również odbieramy te negatywne radiacje i te negatywne jony, którymi ta osoba jest naładowana. Czyli po prostu, mając kontakt z taką osobą, również pobieramy negatywne wibracje od tej osoby. A co tu dopiero mówić o osobach, które są napromieniowane radioaktywnie po robieniu rentgena, po robieniu zdjęć rentgenowskich lampą kobaltową. Te osoby również są napromieniowane. A już nie mówię o osobach, które obsługują taką lampę kobaltową, które pracują na co dzień przy robieniu zdjęć rentgenowskich. Także, drodzy kochani, na to trzeba zwrócić uwagę. Środek zabezpieczenia, który możecie mieć przed tym szkodliwym promieniowaniem, to jest właśnie Aronit. Aronit pomoże wam odpromieniować się, jakby chronić się przed właśnie tym szkodliwym promieniowaniem, które mają niektóre osoby. Ja nie mówię, że wszystkie osoby, które są na przystanku, czy są w autobusie, są napromieniowane, ponieważ tak naprawdę to grono osób jest napromieniowanych, bo praktycznie co druga, czy tam co trzecia osoba używa telefonu komórkowego, czy używa komputerów. Po prostu technologia awansuje i jest coraz bardziej popularna wśród ludzi młodych. Tak więc ten promiennik, drodzy kochani, chroni was przed tym skutkiem negatywnego promieniowania elektromagnetycznego. To jest właśnie ten promiennik. I jeżeli już osoba jest napromieniowana radioaktywnie, no to już jest po prostu musi używać innych produktów po to, by się odpromieniować. Ja tylko chciałem zwrócić wam uwagę, że osoby w społeczeństwie naszym, nie każda osoba ma pozytywne wibracje, nie każda osoba jest odpromieniowana i jest na pozytywnych, dobrych wibracjach. Ponieważ wiele osób mieszka w mieście i tam jest duże skupisko promieniowań elektromagnetycznych
i niestety te jony plusowe, no, nasze ciało jest jak gąbka, po prostu wchodzą do naszego ciała i zostają w naszym ciele i my promieniujemy tym otoczeniem, tym środowiskiem, w którym się obracamy. Jeżeli osoba mieszka na wsi, jeżeli osoba ma kontakt z lasem, z jeziorem, z matką ziemią, chodzi na bosaka po trawie, obejmuje drzewa, wielokrotnie jest gdzieś na kampingu, przy rzece, przy drzewach, przy lesie, no wówczas ta osoba będzie miała więcej tych jonów pozytywnych, ponieważ te jony pozytywne wnikają przez nasze pory skórne do naszego organizmu. I jeżeli osoba ma brak tych jonów minusowych, które są dobre dla nas, no to wówczas osoba jest nerwowa, ma psychikę jakby niezrównoważoną do końca i może wystąpić też zakłócenia w jej normalnym funkcjonowaniu dziennym. Także drodzy kochani, jeszcze raz Wam polecam ten promiennik, bo naprawdę warto go sobie kupić. Warto go sobie po prostu nosić w kieszeni, by przed tymi wszystkimi rodzajami promieniowań, które występują w miastach, przede wszystkim w miastach, dużych miastach, się po prostu ochronić. Na linku pod naszym YouTube znajdziecie, drodzy kochani, nasz link do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie polecam nasz odpromiennik i do widzenia.